Ja tego nie zauważyłem. Ach, ciężko było. Na górze zastałem kilku maruderów, ale... Rozumiem. Przeraza zraniła Lamberta. Na szczęście to nic groźnego. Dobrze, że pobiegłeś z Triss i załatwiłeś tego magika. Dzięki temu ocalała chociaż część sprzętu. Ale najważniejsze i tak przepadło. Tak, wiem. Nasza piękna czarodziejka znów miała rację. Dobrze się spisałeś. Weź tę zbroję i miecz. Trzymałem je dla ciebie. No, w końcu Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i calcium equum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii. Na o, właśnie. Trzy razy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem, odpocznij chwilę przy... Okej, dobra, także mamy zbroję w końcu, znaczy zbroję, kurtkę. Znaczy tak się to nazywało w Wiedźminie dwójce. Mieliśmy kurtki, a nie pancerze. No, może to być pancerz skórzany, tak? Też to dobrze brzmi, że tak powiem. Szkoda właśnie, że w Wiedźminie nie mamy właśnie, przynajmniej w jedynce, w dwójce już było tego dosyć więcej. Nie mamy czegoś, znaczy nie mamy więcej tych pancerzy, mieczy i tak dalej. Dobra, gdzie jest ta przeraza? Przeraza, tutaj będzie ta przeraza. O, jest. Szczątki przerazy. Dobra, spokojnie, mnie tutaj nie uczcie. Mamy oko przerazy i pazur przerazy, czyli to, co jest nam potrzebne, aby zrobić właśnie eliksir dla Marigold. W tym wypadku teraz idziemy do Wesemira. No i będziemy musieli po prostu medytować, tak? Aby stworzyć ten eliksir. Ale to już oczywiście wiecie, graliście Wiedźmina. Ta gra jest doskonale znana. Dobra. Ale gdzie jest Wesemir? Ponieważ nie będę mógł medytować. Chyba? Chociaż? O, tu jesteś! Dobra. Także pomedytujemy i spróbujemy stworzyć eliksir. A, dobra. Spokojnie. Alchemia. Dobra. Wybierz recepturę z listy, a składniki zostaną automatycznie dodane do fiolki. Lekarstwo dla Triss. No i mieszaj. Okej. Okay. No i oczywiście mamy już... Czekajcie, jak tutaj... Co odpoczniemy sobie na początek? Nie wiem po co, ale odpoczniemy. Dobra. No i... O, czekajcie, jeszcze tutaj możemy sobie wziąć... rzeczy jakieś. Ja oczywiście biorę wszystko ludziska, dlatego że sobie to sprzedam. Tak czy siak, o kurczak. Dobra, bierzemy. Ja sobie to tak czy siak sprzedam. No i teraz oczywiście możemy sobie uleczyć Marigold. Ona powinna być gdzieś na górze, czekajcie. Pogadamy z Wesemirem. Tak? Cóż, oprócz tego chciałem o coś zapytać. Dobra. Także powinniśmy teraz tą Triss znaleźć. Czekajcie, gdzie ona jest? Eliksir Triss. Powinienem znaleźć eliksir do pokoju Triss na piętrze. Udało się, w końcu mam eliksir. Powinienem zanieść go do komnaty Triss w wieży. Dostanę się tam przez jeden z pokoi na górnym piętrze. Wydaje mi się, że nie mam iść w tym kierunku, w którym to były te niedobitki. Wydaje mi się, że to będzie tutaj. Nie, chyba jednak nie. Nie da się. Ludziska, witajcie z powrotem. Musiałem zrobić krótkie cięcie z tego względu, że nie wiedziałem, gdzie znajduje się pokój Triss. No ale jesteśmy już na miejscu. Kliknij dwukrotnie ikonę lekarstwa dla Triss. Okej. Okay. Także poproszę ciebie. Czekajcie, gdzie to jest? Lekarstwo dla Triss. Puszczyk, biała mewa, nieznany eliksir. O, jest. Proszę. Dziękuję, Geralt. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi,
Tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? Oczywiście. Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Triss, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście, nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowuję się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Vesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Nie ma nic do wybaczania. I bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Chyba, że z taką jak w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Geralt, tak bardzo tęskniłam. Chodź, sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje. Geralt, byłeś wspaniały. Jak zwykle. Jak zwykle? Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. Jak się skończyła walka? Włamali się do laboratorium, zabili Leo, ukradli mutageny i uciekli. Biedny Vesemir. Kolejny z jego wychowanków zginął przedwcześnie. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Nie traćmy więcej czasu. Chyba, że chcesz o coś spytać. Ruszajmy. Nie dajmy Vesemirowi czekać. Chodźmy więc. Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba, że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Triss, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Triss. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Do zobaczenia.
Karolino, jestem zmęczony. Już niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. Zimno mi. Kupię ci ciepłe mleko z miodem. Chcesz? Tak, chcę mleko. Co to za psy? Jakie psy? Alvin, zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej, jak potrafisz do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Biegnij! Co jest? Zamykaj bramę! Bestia! Bestia atakuje! Alarm! Geralt, Melitele cię zesłała. Za bramą jest kobieta. Psy zaraz ją rozszarpią. Zrób coś. Ratunku! Nie! 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 Nie waż się otwierać bramy! Bestie wpadną do środka! To prawda. Te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się! Sam ją uratuję! Stój! Nie poradzisz sobie sam. Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! Co to było? Ani chybi magia. To bestia! Geralt! Oto nadchodzi czas miecza i topora. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy. Ted Dayred, czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z Hen Iker, z zasianego ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. To wróżba Itliny, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alvin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na zdziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co ci tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Ciii, nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim. Może Wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś... Bywaj.